Wojciech Januszczyk, architekt krajobrazu. Dobrze, i teraz poproszę, żeby opowiedział nam Pan o tej bardzo ciekawej instalacji, która tak naprawdę poruszyła i mieszkańców Lublina, i internet, i tak naprawdę jest to wydarzenie na skalę całej Polski. No, mam nadzieję, że poruszyła jak najwięcej naszych mieszkańców Lublina. Mam nadzieję, że poruszyła jak najwięcej osób w naszym kraju. Mam nadzieję, że przede wszystkim sprowokowała, chociaż w małym stopniu, dodatkową dyskusję do tego, co się dzieje, jeśli chodzi o sprawy reklamy w przestrzeni miasta, czy nie tylko miasta, ale i przedmieści i tego, co się dzieje na wjazdach do miast. Też mam nadzieję, że zwróciliśmy uwagę, że tak jak ja tutaj, można powiedzieć, zaatakowałem reklamą zabytkowy budynek, że najważniejszą przestrzenią, w której powinniśmy unikać reklamy, jest właśnie zabytek, jest przestrzeń zabytkowa. Tutaj powinniśmy jak najmniej ingerować, żeby pokazać jak największą, najważniejsze jest to, żeby pokazać tą formę budynku. Także akcja, pomysł na akcję wziął się z kilku spotkań, w których uczestniczyłem, jeśli chodzi o sprawy reklamy, a druga część jakby pomysłu to to, że bardzo często podróżuję po naszym kraju, wędruję między miastami i oglądam te miasta i wyglądają one coraz gorzej. Ja sobie roboczo, można powiedzieć, nazwałem to gwałceniem przestrzeni. I przyznam się szczerze, że w ramach tej prowokacji, ostatnio ktoś mi powiedział, że pluje pod wiatr, bo mówię my cały czas, powtarzam, że my to robimy, my Polacy, a przecież między Polakami jest dużo osób, które tego nie robią, czy nie robią też innych rzeczy. No ale ja to tak nazywam. Nazywam to sportem narodowym Polaków i nazywam to gwałceniem przestrzeni. W tej potyczce wygrywają ludzie, którzy nie mają zmysłu piękna. I to jest najgorsze, ponieważ zwróćmy uwagę na to, że kilkadziesiąt lat temu wymordowano nam inteligencję. Inteligencję, która była nośnikiem estetyki. I tak naprawdę stąd się wziął ten problem, moim zdaniem, że my w pewnym momencie, nie posiadając narodowego zmysłu estetyki, bo nie mieliśmy nośników tej estetyki, zaczęliśmy wprowadzać coś, co nazwaliśmy pięknem, każdy na swój sposób. Tak? Mówi się, że to druga rzecz, która jest dla mnie jakby pewnym rodzajem przesłaniem, obrazem tego, co się dzieje. Mówi się, że przysłowia są mądrością narodów. Jak przeanalizowałem trochę kilka tych przysłów, to doszedłem do wniosku, że tam jest sedno tego, dlaczego my to robimy. Bo po pierwsze, Polak na zagrodzie równy wojewodzie, tak? Czyli po prostu możemy robić wszystko, bo na wszystko nam wolno. Po 89 zrozumieliśmy wolność jako prawo do działania wszystkiego, czyli do tak zwanej samowoli. Jeśli budynek zabytkowy jest moją własnością, to mogę z nim robić, co chcę. On nie jest narodowym dobrem w rozumieniu właściciela. Przychodzi konserwator zabytków i on się mnie czepia. Tak? Nie mamy myślenia, że zabytek jest dobrem wspólnym. To jest jeden problem. Czyli ten Polak na zagrodzie jest równy wojewodzie, możemy robić wszystko. Drugim problemem jest to, co też mówi jedno z naszych polskich przysłowi, a mianowicie o gustach się nie dyskutuje. Proszę Państwa, to jest największy błąd, jaki popełniamy jako my Polacy, jeśli chodzi o estetykę. My, żeby można było mówić, że o gustach się nie dyskutuje, przede wszystkim powinniśmy znać kanony piękna i estetyki. A my ich nie znamy, bo nie mieliśmy się kiedy i gdzie ich nauczyć, ale uważamy, że jak artyści możemy sobie w każdą stronę wędrować, tak? Czyli jeżeli artysta pozna kanony piękne, estetykę przez swoje kształcenie, to wtedy on ma prawo do tego, żeby odbiegać od tej estetyki, od tych kanonów w lewo, w prawo, buntować się przeciwko nim. Ale my przyjęliśmy to właśnie w ten sposób, że nie znając kanonów piękna, nie znając podstaw do tego, po prostu szalejemy. Czyli jesteśmy wolni i możemy robić, co chcemy i jednocześnie nikt nie ma prawa nam nic zarzucić, bo mnie się podoba to i koniec, kropka, tak? I to są te problemy. I to jest właśnie jakby druga strona tego, że druga rzecz, która na mnie wpłynęła osobiście, jeśli chodzi o to, że chciałem spowodować dyskusję, że chciałem spowodować tą akcję. Akcja, która składa się jakby z trzech części. Pierwszą częścią to jest właśnie, nazwijmy to, atak na budynek zabytkowy i specjalnie, można powiedzieć, celowałem z moimi przyjaciółmi, którzy tworzyli ze mną tą pracę, bo nie jest to tylko pomysł jest mój, natomiast pracowało ze mną dwie osoby jeszcze przy realizacji tego zadania, przy realizacji tego projektu i pierwsza część to jest właśnie atak na ten budynek. Pokazałem budynek, który jest zasłonięty
dużą ilością takich banerów i można zobaczyć, jak wygląda ten sam budynek, który jest niezasłonięty, czyli budynek został podzielony na pół. I można zaobserwować, co się dzieje z takim budynkiem tak naprawdę w rzeczywistości. Oczywiście sytuacja w tym przypadku jest przerysowana, ale te banery, które tutaj widzimy, to są banery, które widzimy na co dzień wszędzie na ulicach. Druga część to gazetka w stylu dyskontowych gazetek, które walają się po ulicach, walają się po naszych klatkach schodowych, już na nie nie zwracamy uwagi. I w tej gazetce pokazałem oblicze naszego miasta. Ale to jest tylko symbol, bo te oblicza, tak jak mówię, ja nie atakowałem Lublina jako miasta, ale Lublin jest moim miastem, ja bardzo lubię to miasto, ono mi się bardzo podoba. Ale pokazałem te oblicza przestrzeni, których jakby ktoś, kto przejeżdża przez to miasto, co może zobaczyć. Tak? Czyli ktoś z zewnątrz może zobaczyć taką, a nie inną sytuację. I trzecia część to wystawa prac, w tym momencie już zdradzę, co jest trzecią częścią tego działania, a mianowicie jest to wystawa prac, może inaczej. Mamy naszych narodowych pejzażystów, Chełmoński i wiemy, na przykład Chełmoński, wiemy, że jest taki obraz jak Babie Lato. On jest zakodowany od dzieciństwa w naszych głowach. Teraz, proszę Państwa, pozwoliłem sobie zrobić taką grafikę. Wstawiłem Chełmońskiemu te banery, które stoją na wjazdach do miast. Takie metalowe banery, przygniecione betonem, oklejone tymi plandekami. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak by wyglądał ten krajobraz w czasach Chełmońskiego, tak? Jeżeli by wyglądał tak, jak dziś wygląda. Przedmieścia. I tych prac jest kilkanaście i chciałbym, żebyśmy mogli zobaczyć, jak te obrazy pejzażystów naszych polskich Kossaków czy Chełmońskiego, jak one będą w rzeczywistości wyglądały, obstrzone właśnie tymi banerami. Ta wystawa będzie wędrowała też po różnych częściach Lublina. Chciałbym, żeby wędrowała w różne miejsca, żeby jak najwięcej osób się z tym zapoznało i żeby poczuły te osoby, że coś jest nie tak jednak, że ten krajobraz wyglądał trochę inaczej wcześniej. Działa to w różnych sferach i na różne sposoby, na różne osoby inaczej. Na początku, jak wieszaliśmy tą instalację, to osoby nie wierzyły, nie dowierzały. Były takie sytuacje, że ludzie zatrzymywali się, patrzyli na to i pytali, czy to faktycznie jest na poważnie, bo jak wisiało tych banerów mało, to faktycznie wyglądało, jakby na poważnie to było zrobione. Więc jednak odczuwają ludzie, że coś jest nie tak w takich sytuacjach. Czyli to mnie cieszyło, ale były też sytuacje, w które mnie przerażały. A mianowicie przychodziły do mnie osoby, czy dzwoniły osoby i widziały ten baner i pytały mnie całkowicie na poważnie, czy mogą tą przestrzeń wynająć, podnająć dla swoich potrzeb. I nie słyszałem nutki ironii. To było całkiem poważne i to było dla mnie przerażające. Bardzo dobrą sytuacją było to, że to poszło w świat, bo zarówno ta informacja na temat tej akcji pojawiła się w różnych portalach internetowych związanych z architekturą, związanych z akcjami przeciwko takiej banerowemu oklejaniu naszego kraju. I to gdzieś powędrowało. I dobrą rzeczą było to, że dostałem zaproszenia z różnych miast, żeby tą akcję w momencie, kiedy zakończy się w Lublinie, żeby przenieść ją do innych miast. Powtórzyć w innych miastach i ludzie wskazują mi konkretnie budynek, ale też mówią, my pojeździmy po naszym mieście i żeby zrobić taką gazetkę, zrobimy fotografię, przyjedziemy i zrobimy ją na ten sam wzór i pokażemy naszym mieszkańcom. Także to mam nadzieję, że będzie jakby pączkowało, że będzie działało, że będzie się przenosiło i to będzie moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie. To będzie taki mały głos w dyskusji tej, która cały czas jest prowadzona na temat tych reklam, bo jest nas coraz więcej. Jest nas coraz więcej osób, które tak naprawdę, których to boli. Mówił pan, że odwiedził pan wiele miast w Polsce i nie chce pan atakować Lublina. Więc co przeważyło nad tym, że jednak wybrał pan Lublin jako to miejsce, w którym chce pan zrobić taką kontrowersyjną instalację? Przyznam się szczerze, że to, że Lublin znam, tak? Bo jest to moje miasto, a z drugiej strony boli mnie to, co widzę w Lublinie. Ale tak jak mówię, obawiałem się, że moja akcja może być odebrana bardzo niepozytywnie przez na przykład przez konserwatora czy przez władze miasta, bo to tak jakby atak na kogoś bezpośrednio, kogoś, kto nie jest w stanie sobie z tym poradzić, przykładowo, tak? Ja mówię, nie, chciałbym, żeby to było głos wsparcia dla tych właśnie osób. Dlaczego tu? Ponieważ ile razy przechodziłem koło Centrum Kultury, to ten budynek mnie do tego prowokował, tak? On pokazywał, bo on jest bardzo ładny, on dostał laur konserwatorski, został wyremontowany, mieści się w nim Centrum Kultury,
no to co, no to zróbmy to tu, bo to będzie najbardziej rażąca sytuacja. I faktycznie wydaje mi się, że tak się stało, że była rażąca. Wręcz powiem szczerze, że w niektórych momentach zostałem nawet dotarła do mnie taka informacja, że część osób powiedziało, że skalałem pewien rodzaj sakrum, tak? Nie mówię, że to jest klasztor powizytkowski, ale że to jest centrum kultury i że akcja akcją, ale mogłaby się odbyć gdzieś indziej, ratusz albo jakiś inny budynek, pałac ślubów czy gdzieś, ale nie centrum kultury, bo tu jest skalanie pewnego sakrum. No cóż, usłyszałem ten głos, nie do końca się z nim zgadzam, uważam, że to miejsce było trafne, jeśli chodzi o to. Bardzo dziękuję osobom, które umożliwiły mi to, żebyśmy to zrealizowali. Przede wszystkim Szymonowi Pietrasiewiczowi, który jakby całą tą akcję od strony zaplecza jako moderator pomagał mi zrealizować i tak naprawdę dzięki niemu to wszystko się tutaj odbyło. No i osobom, które, panu Janu Kowalczykowi, który ze mną pracował przy realizowaniu tych banerów, bo naprawdę trudno je wymyśleć. Jest jeszcze jeden problem, na który zwrócę uwagę, a mianowicie natłok tej reklamy, natłok tego wszystkiego, co się pojawia dookoła nas, tak duża ilość tego powoduje, że my tego nie widzimy. My nie widzimy. Ilekroć pytam swoich studentów, bo pracuję w Instytucie Architektury Krajobrazu KUL, ilekroć na zajęciach pytam studentów, czy widzieliście jakąś, jaką ostatnio widzieliście reklamę na trasie akademik, uczelnia, jedziecie autobusem, spacerujecie, powiedzcie mi tak szybko, skodujcie ze swojej głowy jakąś reklamę. Okazuje się, że nic żadnej. Oni tego nie widzą. I taka jest prawda. Proszę Państwa, my już na to nie zwracamy uwagi. Tego już nie ma. Kto to widzi? I tutaj zacząłem się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. I przyznam się szczerze, że mam swoją teorię jeszcze dodatkową. My osobiście potrzebujemy widzieć siebie. Więc jeżeli powieszonych zostanie 4 reklamy, wulkanizacja 150 metrów na odcinku 200-300 metrów i ten pan sobie tam powiesi z tego zakładu, to on jadąc tam do pracy widzi siebie. On czuje. Bo tylko tak naprawdę w wielu przypadkach on to widzi. I tych banerów jest bardzo dużo, więc być może jednym z elementów składowych problemu wieszania takiej ilości tych banerów, można powiedzieć, w takiej formie, to jest to jakby potrzeba widzenia samego siebie, tak? Ja odczuwam, że jestem gdzieś tutaj, w tej przestrzeni, tak? Mam jedną wulkanizację, drugą, trzecią, znaczy w sensie jeden zakład, ale 3 banery, 4 banery co 100 metrów i wtedy widzę siebie, czuję, że ja jestem w tej rzeczywistości. I ktoś, to zarówno dotyczy takich małych zakładów, jak tutaj pokazaliśmy, bo to jest promocja w większości jakichś małych, można powiedzieć, zakładów, ale także dotyczy wielkich kampanii, na przykład browary. Proszę Państwa, tak naprawdę moim zdaniem natłok reklam związanych z browarami różnego typu i nie tylko, ale powołam się akurat na to, jest przerażający, jeśli chodzi o ilość. Czy jest taka potrzeba? Też uważam, że nie, ale tu pojawiają się panowie menadżerowie od tych firm. I oni muszą poczuć, że gdzieś w tej rzeczywistości są. Im większa akcja, im więcej oklejania, im więcej tych banerów, tym bardziej oni siebie widzą i widzą swoją robotę. Że oni zrobili dobrą robotę, bo zakleili pół Polski banerami z piwem. Jest taka potrzeba? Moim zdaniem nie do końca. Wszystkie inne kraje dookoła nas radzą sobie bardzo dobrze z tym, żeby tego nie było. I tam się trafia do wulkanizacji, tam się wie, gdzie iść na tego kurczaka z Rożna, gdzie stuningować samochód, tak? Niemcy wiedzą, Czesi wiedzą, Słowacy wiedzą. Na Litwę jak się wjeżdża, to po prostu jest sytuacja, że człowiek, Polak się gubi. Znaczy psychicznie się gubi, on nie wyobraża sobie, że istnieje coś takiego jak krajobraz bez reklamy. Wjeżdża i nagle się okazuje, że jest ładniej i nie wiadomo, co z tym zrobić, tak? I oni się odnajdują, oni wiedzą, więc hasło pod tytułem, że ta reklama musi istnieć, bo musimy napędzać swoją gospodarkę i tak dalej, bo w ten sposób bronią się politycy tego wszystkiego, w ten sposób bronią firmy reklamowe tego banerowania i zasłaniania naszego kraju. Oni w ten sposób tymi argumentami bronią, tylko dla mnie jeden podstawowy argument. Dlaczego inne kraje sobie radzą, a my sobie nie potrafimy poradzić bez tego. I można bez nich. Można. Czy zatem uważa Pan, że wśród właśnie takich małych przedsiębiorców będzie wymierny efekt tej działalności? Czy oni sami zobaczą, że jednak niepotrzebne jest takie oklejanie miasta? Czy dopiero jakieś może przepisy prawa będą zmuszały do zmniejszenia ilości tych reklam? No i tutaj właśnie chodzi o to, że jednak tylko i wyłącznie moim zdaniem na dzień dzisiejszy to prawo.
Świadomość społeczna, taka w tym wymiarze drobnych działalności gospodarczych, to nie przyniesie efektu. To będzie mały procent ludzi, którzy tak naprawdę zrozumieją. Ja mówiłem, jakie są podstawy tego. Te przysłowia i to, co się zdarzyło dawno temu, to, że nikt nas nie uczy tych kanonów piękna, bo takie jest moje zdanie ogólnie. Nasze społeczeństwo rzadko się zajmuje pięknem, czy nie zauważamy, że niszczymy naszą własną ojczyznę. Tak? No, słowo ojczyzna już jest bardzo trudne czasami do wypowiedzenia, tak? Ostatnio. Ale jeszcze zdawanie sobie sprawy, że w ten sposób ją niszczymy, że w ten sposób kalamy nasze gniazdo, można powiedzieć, to jest rzecz, która jest jeszcze bardzo trudno dociera. Więc dla mnie osobiście na dzień dzisiejszy tylko obostrzenia prawne, silne, mocne prawo pozwoli na to, żeby pozbyć się tej reklamy z krajobrazu, bo za prawem dopiero pójdzie ta zmiana myślowa. Jak długo jeszcze ta instalacja będzie się znajdowała na budynku? Symbolem będzie zdjęcie ją przed Nocą Kultury, czyli jutro przed Nocą Kultury z Lidzie. Ja chciałbym, żeby to był taki symbol, można powiedzieć, czyli Noc Kultury. Czyli rodzaj ablucji, tak? Tak, oczyścimy elewację, poczekamy kilka dni, wstawimy wystawę, a później jeszcze kilka innych kroków związanych z tą akcją będzie się prowadziło, bo ona będzie taka, nazwijmy się, toczącą się kulą. Mam nadzieję, że się uda.